W dzisiejszym materiale zaprezentuję Państwu, jakie podmioty mogą skorzystać ze specjalnej opinii o możliwości stosowania preferencyjnych zasad i oświadczenia w zakresie podatku u źródła. Zapraszam do oglądania. Opinia o stosowaniu preferencyjnych zasad WHT. Z wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić podatnik i płatnik. W ramach opinii można uzyskać potwierdzenie o możliwości stosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła na podstawie przepisów szczególnych, ale również nie pobrania podatku lub pobrania podatku w niższej stawce na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby uzyskać opinię o możliwości stosowania preferencyjnych zasad, należy wypełnić i złożyć wniosek w formie elektronicznej. We wniosku wnioskodawca potwierdza, że spełnia przesłanki warunkujące możliwość uzyskania opinii. Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 2000 zł. Organ powinien wydać opinię bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania wniosku. Opinia jest co do zasady ważna 36 miesięcy od dnia jej wydania. Organ odmówi wydania opinii w sytuacji, gdy podatnik nie spełni przesłanek uprawniających do zwolnienia płatności z podatku u źródła. Dalej istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym załączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności. Kolejne istnienia uzasadnionych przypuszczeń, że podatnik nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej siedziby, dalej istnienia uzasadnionego przypuszczenia o wydaniu decyzji na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Na odmowę wydania opinii o stosowaniu zwolnienia przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Oświadczenie WHT. W oświadczeniu WHT płatnik deklaruje poprzez złożenie oświadczenia, że posiada dokumenty wymagane dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku wynikającego z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dalej dokonał stosownej weryfikacji przy zachowaniu należytej staranności. Dalej nie ma wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją jakiekolwiek okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikanie podwójnego opodatkowania. Takie oświadczenie składa się wyłącznie elektronicznie. Proszę mieć na uwadze, że oświadczenie należy składać cyklicznie, co może być uciążliwe z administracyjnego punktu widzenia. Jednocześnie, złożenie oświadczenia pociąga za sobą ryzyko odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej w przypadku uznania, że oświadczenie jest niezgodne z prawdą. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami dotyczącymi podatku u źródła.